Książki dla dzieci z moich obserwacji wynika, że mają się bardzo dobrze. Od wielu lat sprzedają się świetnie, przybywa polskich nowych autorów. Rodzice są dosyć wybredni, ale wiedzą, czego tak naprawdę szukają. Myślę, że wydawcy są dosyć tutaj również przygotowani, słuchają głosu czytelnika i wychodzą po prostu naprzeciw z ofertą, prezentowaną między innymi również na tych targach. Wszystko zależy od rodziców, wszystko zależy od wieku dziecka, prawda? Jeśli zostanie odpowiednio ukierunkowane, jeśli rodzice sięgają po tą wartościową literaturę, podsuwają dzieciom co fajniejsze, mądrzejsze książki, książki edukacyjne, no wybór, tak jak mówię, jest ogromny na rynku. Kwestia po prostu świadomego wyboru w tym momencie. Jest w czym wybierać, tych tytułów jest naprawdę mnóstwo. Mamy bardzo dużo wartościowych, wspaniałych polskich autorów, ale również obserwujemy ogromny napływ literatury zagranicznej. Z najnowszych badań, które również gdzieś czytałam ostatnio, wynika, że na przykład znakomicie ma się literatura fantastyczna. Komiksy, prawda, to jest stały po prostu odbiorca od wielu, wielu lat. Ale i książki właśnie dla dzieci, takie edukacyjne, elementarze dotyczące nauki ortografii, dotyczące właśnie wymowy, historii, również można znaleźć na stoiskach polskich wydawców. I słyszałam taką sondę, ankietę, że audiobooki stanowią tylko 2% tak naprawdę udziału w rynku książki. Także wydaje mi się, że książki papierowe od lat mają się po prostu dobrze, mają wiernego czytelnika. Ludzie po prostu wolą książki papierowe. Myślę, że to jest właśnie ukłon w stronę ministerstwa tak naprawdę. Jest w czym wybierać. Ta lista lektur w mojej ocenie skromnej na pewno mogłaby tutaj pewnemu odświeżeniu ulec. Natomiast no wiadomo, no ten kanon lektur, który jest w szkole, no są to książki wartościowe i na pewno warto je znać, warto je przeczytać, warto je po prostu poznać.